prezentujemy dzisiaj masaż biurowy, który jest metodą masażu, której początek sięga lat 80. Metoda ta powstała w Japonii. Założenia metodyczne opracował David Palmer. Jest to masaż, który jest dedykowany dla osób, które wykonują pracę w pozycjach statycznych. Przede wszystkim w pozycji stojącej, w pozycji siedzącej oraz dla osób, które wykonują pracę angażującą wybrane grupy mięśni. Jest to metoda masażu w zasadzie wykorzystująca techniki masażu klasycznego, przy czym tutaj bardzo istotną cechą tego masażu jest to, że on jest wykonywany poprzez odzież. Aby wykonać ten masaż, konieczne jest posiadanie takiego krzesła, które umożliwia ułożenie w optymalnej pozycji masowanego, w pozycji, która gwarantuje rozluźnienie przede wszystkim mięśni obręczy barkowej, ale również kręgosłupa. No i oczywiście konieczne są tutaj fachowe ręce, które identyfikują strefy napięć, strefy bólu i w zależności od jakości, intensywności tychże dolegliwości stosowane są odpowiednie techniki. Przede wszystkim bazujemy na technikach rozcierania, uciskach i na ugniataniu punktowym. O jego skuteczności decyduje w zasadzie intensywność, z jaką masażysta wykonuje ten masaż. A ta intensywność tak naprawdę ona oparta jest na wielkości siły ucisku czy rozcierania i czasu jego trwania. Masaż ten bardzo korzystnie wpływa na układ ruchu. W zasadzie pozwala on na takie działanie zarówno profilaktyczne, jak i lecznicze w odniesieniu do dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego, w ogóle całości kręgosłupa obręczy barkowej, zwiększonego napięcia tych struktur, bólów głowy, ale których oczywiście przyczyną jest długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, wymuszonej, statycznej, ale również masaż ten pozwala na usunięcie dolegliwości zlokalizowanych w okolicy kończyn górnych, stawów łokciowych oraz nadgarstków. Tak jak powiedziałem wcześniej, masaż dedykowany jest osobom, które pracują w pozycji statycznej. Pozwala na usuwanie dolegliwości somatycznych, będących wynikiem pracy w statycznej pozycji, ale poza tym pozytywnym wpływem na układ ruchu, na tę naszą somę, poza tym masaż ten również pozytywnie wpływa na nasze emocje, zmniejsza poziom napięcia, zmniejsza poziom stresu, ma działanie relaksujące. No, można powiedzieć, że dzięki temu również tłumi agresję. Istnieją pewne przeciwwskazania, których nie będę tutaj wymieniał, dlatego że jeżeli one występują, to zasadniczo pracownik powinien pozostać w domu i nie będzie obecny w pracy, w biurze lub w innym miejscu. Zapraszamy Państwa, abyście Państwo odwiedzili nasze stanowisko. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Na co dzień prowadzimy kształcenie zawodowe. Reprezentujemy Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie. Dziękuję bardzo.